Witaj w tym materiale, w którym poznasz wyjątkowe narzędzie, w pełni darmowe. Przygotowane zostało ono przez twórców CapCut, narzędzia, które służy do edycji obrazów oraz montowania filmów. I z tego narzędzia można korzystać już z pozycji przeglądarki, a zarazem CapCut można sobie pobrać na swój komputer, na swoje urządzenie mobilne, bez względu na to, jaki posiadamy system, i tam także można wykorzystać różne dodatkowe narzędzia, które oni stworzyli, i działają one w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji. I to jest jeden przykład, zamiana tekstu na obraz. Zobacz, to pewne propozycje zdjęć, które udało mi się uzyskać na podstawie wprowadzonego tutaj promptu, czyli pewnej komendy, gdzie daję znać, jakie chcę uzyskać zdjęcie, w jakim stylu, co ma się na nim pojawić, jaka interesuje mnie jakość, i tych wytycznych możesz tutaj stworzyć znacznie więcej. Im będą one ogólniejsze, tym oczywiście efekty mogą być różne. Jeżeli będą bardziej dokładne i specyficzne, szczegółowe, tym możemy oczekiwać, że te wyniki będą bardziej dla nas zadowalające. By uzyskać taką propozycję tych zdjęć, to wcześniej warto przygotować pewne ustawienia, które są dostępne tutaj. Możesz wprowadzić ustawienia dotyczące współczynnika kształtu, w jaki sposób ma się to prezentować, czyli taka forma kwadratu, tutaj taki prostokąt, gdzie moglibyśmy opublikować na przykład do pewnych kanałów social media, czy w formie takiej prostokątnej. Jaką chcemy uzyskać liczbę propozycji, więc możemy na przykład dać 4, bo im większy wybór, tym może być nam łatwiej dokonać tutaj wyboru najlepszego z nich. Następnie styl możemy wziąć pod uwagę popularne, sztuka, anime, bądź decydować się na taki standardowy. No i ustawienia zaawansowane, to przede wszystkim tutaj możesz pobawić się skalą. Im ona jest wyższa, to zobacz, tym bardziej wygenerowany obraz będzie zbliżony do obrazu referencyjnego i opisu słownego. Więc ma to zastosowanie także wtedy, gdy my wprowadzamy pewne zdjęcia, bo zobacz, że na podstawie tej sztucznej inteligencji mamy możliwość wrzucić pewne nasze zdjęcia i także zdecydować się na ich ciekawe obrobienie, jakby to można tak ująć. Zobaczmy, jak można teraz uzyskać te wyniki, czyli decydujemy się na wygenerowanie tych zdjęć na podstawie tekstu, który tutaj wprowadziliśmy, i tych ustawień. Te zdjęcia są teraz przygotowywane, no to za chwilę zobaczymy, jakie uzyskamy wyniki. No i nie czekaliśmy zbyt długo, są one już tutaj dostępne, można się z nimi dokładniej zapoznać, gdy na przykład klikniemy i następnie poznajemy pozostałe propozycje. Ja tutaj oczekiwałem na ilustrację i dlatego jest taka jakość. Gdy dasz inne wytyczne, zobaczmy, gdy weźmiemy pod uwagę, że nie ma to być w ogóle jakaś forma ilustracji, no to zapewniam, że ta jakość powinna być tutaj znacznie wyższa. I o to się teraz postaramy i będziemy mogli zobaczyć, czy faktycznie tak się stało, czy ta sztuczna inteligencja tutaj świetnie zadziałała. I na tą chwilę nie otrzymaliśmy jeszcze takiego wysokiej jakości efektu. Zobaczmy, że gdy wyświetlamy to zdjęcie, no to dostrzegamy, że ta ostrość nie jest tutaj zachowana. Gdy wrócimy sobie do strony, która przedstawia nam to narzędzie, to dostrzegamy, że jesteśmy w stanie wprowadzać takie bardzo dokładne informacje, jaka ma być jakość. No to postarajmy się również o zawarcie tych dwóch informacji, że ma być na przykład 8K i High Quality. Możliwe, że także wprowadzenie tego w języku polskim nie zapewni nam takich idealnych rezultatów, to wprowadźmy informację, że to ma być właśnie 8K, a następnie High Quality. I ponownie można dostrzec, że te wyniki nie są jakieś idealne, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie wykorzystać to narzędzie, bo możliwe, że chcemy tworzyć takie grafiki w postaci takich ilustracji bądź w postaci takiej pewnej sztuki. Zobaczmy, są też style anime. Zobaczmy, jest obraz olejny, który byśmy byli w stanie sobie tutaj przygotować. A zarazem możemy przesłać pewne grafiki, które przedstawiają jakiś portret. I właśnie daną osobę moglibyśmy chcieć przedstawić na podstawie tych ustawień, jakie są tutaj dostępne. Jeśli podoba się nam dane zdjęcie, to możemy zdecydować się na jego pobranie, ale dodatkowa rzecz, zobacz, że możemy wybrać tę opcję użyj obraz jako referencyjny. Dzięki temu on pojawi się tutaj,
a w tym miejscu jesteśmy w stanie wprowadzić, co my chcemy uzyskać jeszcze w tym obrazie, jak na przykład ta sztuczna inteligencja ma go poprawić. No i my daliśmy znać, że niech sprawie, że pojawi się trochę więcej słońca i pewne chmury. I tak naprawdę już tutaj uzyskałem ten wynik, czyli zadbało o poprawienie tego wyniku, czyli jest więcej chmur oraz więcej słońca. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, to zobacz, że można pobawić się inspiracją. Tutaj są propozycje tekstu, który możemy wprowadzić. Tak naprawdę usuńmy sobie to zdjęcie i zobaczmy, co uzyskamy na podstawie takiej właśnie inspiracji, którą daje nam sztuczna inteligencja, a zarazem jest to taka podpowiedź, jak dokładnie czasami możemy wprowadzać tutaj komendy, czyli te prompty pozwalające uzyskać odpowiednie zdjęcia. Więc zobaczmy, są to takie inspiracje, weźmy pod uwagę jeszcze inne, tutaj są one dość dokładne i podobne w przypadku wielu innych, więc zobacz, że również tą formę inspiracji warto jest czasami wykorzystać, aby się uczyć, które prompty warto jest wpisywać i dzięki temu uzyskiwać ciekawe wyniki. Czyli takie ciekawe narzędzie, które zostało stworzone przez twórców CapCut, które pozwala nam generować obrazy na podstawie tekstu i komendy, którą tutaj stworzymy, a także możemy przesyłać pewne nasze zdjęcia, które znajdują się na naszym urządzeniu. Mogą być to też zdjęcia portretowe i dzięki temu jesteś w stanie uzyskać naprawdę czasami ciekawe wyniki. Te ustawienia mogą ci również tutaj wiele pomóc. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić możliwości tego narzędzia. Daj znać, czy z niego korzystasz, czy może zaczniesz. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, które będą się tutaj pojawiać. Oczywiście pamiętaj, aby wykorzystać kursy online, które są dostępne na stronie jaksierozwijać.pl.